Pierwszy kościerski boxing show to impreza bez precedensu. Jeszcze nigdy w naszym mieście nie miała miejsca pięściarska gala z prawdziwego zdarzenia. Jej zorganizowania podjął się Marcin Gruchała z Gruchała Team, który podobne gale aranżował już w wielu pomorskich miastach. W poprzednich galach organizowanych w Sępólnie, Chojnicach, Czersku, Czuchowie, Lęborku, ciężko zliczyć te wszystkie miejscowości, w których organizowaliśmy imprezy, brali udział zawodnicy z Kościerzyny. I padało pytanie: Marcin, dlaczego nie u nas? W Kościerzynie mamy fajną halę, mamy ludzi, którzy są nastawieni na tak, są kibice, którzy zapewne się pojawią na hali i dlaczego tutaj tego nie chcesz zrobić? Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Klubem Wilk Gmina Kościerzyna udało się stworzyć pierwszy kościerski boxing show, składający się z 8 pojedynków amatorskich. Nie zabrakło aspektu lokalnego. Wystąpili miejscowi zawodnicy: Patryk Hrabkowski z KS Wilk oraz kościerzynianin trenujący w Gdańsku Krzysztof Czapiewski. No tutaj na pewno Patryk Hrabkowski, który się fajnie rozwija, załapał się do pierwszej ósemki, mistrz Polski, mistrz okręgu, mistrz Pomorza, Wilk Gmina Kościerzyna. Rywal bardzo wymagający. Mówię, nie będzie tu żadnych zawodników dobieranych, żeby na wszelką cenę wygrał. I tak też tutaj będzie. Sylwek na piętek robi tam fajną pracę w Łubianie. No i mam nadzieję, że będzie ciekawy pojedynek. Odnośnie pięściarza lokalnego, on dojeżdża wiele kilometrów do Gdańska, trenuje w Sako. Oraz tu na miejscu, z tego co wiem, z Marcinem Rekowskim, także będzie miał zawodnika bardzo bojowego, który jest w kadrze Polski Juniorów, także spodziewam się również dramatycznej walki. Rzeczywiście pojedynki miejscowych zawodników zdecydowanie podniosły tętno kościerskiej publiczności. W kategorii 75 kg Patryk Hrabkowski zmierzył się z Michałem Bełką ze Sparty Złotów. Zawodnik klubu Wilk świetnie poradził sobie na ringu i jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył na punkty. W kolejnym pojedynku kategorii 66 kg zaprezentował się kościerzynianin Krzysztof Czapiewski, którego rywalem był Marcin Kowalski z klubu Sparta Toruń. Niestety Czapiewskiemu nie udało się odnieść zwycięstwa w rodzinnym mieście. Decyzją głosów 2-1 zwyciężył zawodnik z Torunia. Wynik nie spodobał się publiczności, która liczyła na zwycięstwo miejscowego pięściarza. Szanowni Państwo, decyzją głosów 2-1 zwycięża Marcin Kowalski z Sparta Toruń. Następnie przyszedł czas na wyczekiwaną walkę wieczoru, w której zmierzyli się zawodowi pięściarze wagi ciężkiej. Panie, panowie, Damian Turbo Szczyński! Pierwszy z nich został w 2011 roku okrzyknięty przez stację Eurosport autorem nokautu roku. Ostatni zawodowy pojedynek na gali w Bydgoszczy wygrał przez nokaut w drugiej rundzie. W Kościerzynie walczył w czerwonym narożniku. Jego przeciwnik boksował z całą czołówką wagi ciężkiej na czele z Władimirem Kliczką. Walczy w wadze junior wagi ciężkiej i w wadze ciężkiej i nigdy nie leżał na deskach. Po 4 rundach silnych ciosów sędziowie punktowi byli jednomyślni i wszyscy punktowali 39-37. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Łukasz Rusek-Rusiewicz. Stawką pojedynku był puchar burmistrza miasta Kościerzyna oraz możliwość zmierzenia się z Marcinem Reksem Rekowskim. Są bowiem plany, by w przyszłym roku bokserzy wrócili do Kościerzyny, a gwoździem wieczoru ma być właśnie walka zwycięzcy pierwszego kościerskiego boxing show z utytułowanym kościerskim bokserem. Jak powiedział nam Zbigniew Richert, ta edycja spotkała się z dużym odzewem mieszkańców Kościerzyny. Warto więc pomyśleć o kolejnej edycji. Mamy plany, żeby w przyszłym roku również zorganizować mniej więcej w tym czasie podobną imprezę w podobnej formie. Jak się uda, to może w nieco większej skali nawet. Jest więc duża szansa, że była to pierwsza, ale nie ostatnia pięściarska gala w Kościerzynie, a bokserskie emocje powrócą do nas w przyszłym roku z jeszcze większą siłą.